Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem przenosimy się na naszego paladyna i dzisiaj pozamykamy sobie środowiska. Jak widzicie, już tutaj mam setne poziomy w ogniu, w mroku i w świetle. Co prawda w świetle jeszcze sobie tutaj paladyna nie złapiemy, ponieważ potrzebujemy weekendu epickiego, ale możemy go sobie pokonać. Popróbujemy 90 wykijadłem zamknąć całe środowisko, jest to raczej możliwe, więc po prostu dzisiaj spróbujemy. No i na tym będzie się opierał tak naprawdę odcinek, ale zanim do tego przejdziemy, to standardowo sobie ogarniemy postać. Wiem, że ostatnio mówiłem, że będą odcinki z wymieniania kamieni, ale jak widzicie, tutaj mi się kopalnie mam na razie na 13 poziomie i będzie to, ale później. Niestety wypadły mi teraz pupile, więc tymi pupilami się po prostu zajmę. Kolejny odcinek to będą pewnie kamienie i jeszcze kolejny to będą lochy właśnie już z nowymi kamieniami z tej 15 kopalni. Dobra, przejdziemy sobie teraz tak. Co my tu mamy za misję? Pobij bohatera w swoich podziemiach 3 razy, to zaraz zrobimy. Do kibelka by się coś przydało wrzucić. Jak widzicie, mam tutaj sporo itemków, które nie są mi potrzebne. Te kamienie chyba mogę sprzedać, nie będzie tutaj najmniejszego problemu z tym. Poczekajcie, bo rękawice tutaj tego jest dużo, więc sobie to po prostu spalimy, resztę sobie wrzucimy tutaj do kowala, żeby nie było problemu i okej, teraz sobie poszukamy jakiegoś epika do kibelka, ponieważ mi się skończyły te, co miałem ostatnio. I sobie będziemy lecieć dalej. Ostatnio mam pecha do tych epików, strasznie rzadko mi dropią, także nie wiem, ile mi zajmie tutaj szukanie. Mam nadzieję, że w miarę szybko, bo nie chcę, wiecie, tracić na to czasu zbytnio, zwłaszcza że mamy najważniejszą rzecz do zrobienia, czyli te pupile. Już swoją drogą, o, broni, to nawet no, mały rozrzut, ale całkiem niezła, dobra, ale będzie do kibelka. Już niestety te pupile kilka dni trzymam, już powinienem je dawno zrobić te przejścia, ale nie miałem jak nagrać odcinka i po prostu czekałem z tym, bo chciałem to właśnie koniecznie zrobić na odcinku, przez co może troszeczkę stracę w rankingu, no ale to tam z czasem się wyrówna, a czego się nie robi dla ukochanych widzów. Okej, tutaj ten kibelek mamy wrzucony, tutaj już sobie dzisiaj kupca odebrałem, ponieważ ten odcinek nagrywam dosyć późno, więc tutaj mam wszystko ogarnięte, a rękę sobie przeklikamy od razu, bo dzisiaj nie będziemy leveli wbijać, także myślę, że nie ma z tym problemu, po prostu lecimy i klikamy. No tu niestety przegraliśmy, z Gulim wygraliśmy. No generalnie te arenki nie idą źle. Troszkę żeśmy tutaj tym paladynkiem podkoksili, dzięki czemu jesteśmy dosyć mocni w tym PvP. Wygrywamy jednak większość tych walk. No tutaj Paula prawie pokonaliśmy, ale niestety do niego jeszcze troszkę brakuje. I okej, mamy 10 na 10. Tak więc spoko. Tutaj tego bohatera, tu jeszcze musimy jedno. A nie, już wszystko. To dobra, coś mi się pomyliło. Tutaj nic ciekawego nie mamy. Czary też olewamy na to eku, bo nie są nam potrzebne. To raczej wszystko jest do awki. Te pupile to przejdziemy zaraz i tutaj sobie możemy portal walnąć. 52%, no dzisiaj nie za wiele. Wczoraj mu zbiłem 60. Dokładnie chyba 58, jeżeli mam być dokładni. No a dzisiaj tylko 25, więc słabo. Ale trudno, dobra, tu nas nic w tym odcinku nie interesuje, o dziwo. Teraz przechodzimy tak tutaj, no i tego Hersta sobie dalej będziemy męczyć. Cyk. Tutaj go sobie pobijemy, zaraz odbierzemy tą naszą misję dnia, żeby nie zapomnieć. Zresztą nam już tutaj mryga. I okej, co my tutaj jeszcze chcemy? No jak widzicie, tych surowców mamy trochę. Już raczej na 15 kopalnię by nas było stać, ale jeszcze chcę ich trochę nazbierać, żeby nie było tutaj problemu przy kopaniu tych klejnotów, żeby nam nagle nie brakło. Poczekajcie, czy ja już tutaj mam... No zobaczcie, ja już mam na ekstraktor dawno i ja tego nie robię. Dlaczego? Cyk i od razu to. Zobaczcie, jak się zapomniałem się i o. I się stała niefajna rzecz, bo już tutaj od prawie 2 milionów dusz mogłem to skracać, no ale trudno, dobra. Czy my coś chcemy tutaj ulepszać? Chyba na razie nie, chyba na razie sobie będziemy zbierać te dusze na trenera. No ale okej, to nieistotne, twierdza nieistotne. Gildia, w gildii mamy tutaj wyprawę, katapulta załadowana, więc sobie tylko zrobimy portal i sobie możemy tą hydrę przeklikać. 86% to już tu widzę, że zaczęli klikać inni. Więc i my sobie tutaj klikniemy,
Okej, koniec. No i co? No i kółko. Kółko sobie też, tak jak mówię, przeklikamy od razu, żeby nie było, bo dzisiaj leveli nie będziemy wbijać. Może nam jeden level wpadnie z tych pupili, jak pozabijamy, ale to się okaże. No niestety żadnego itemku nam kółko nie dało, ale w sumie nie potrzebujemy, bo w tym kowalu już jest wszystko zrobione. Okej, to może tego golda wydamy, tylko na co? No teraz na HP sobie wydamy. Mamy już tutaj siłki równe 3000, HP chcemy dobić do 2700 i będziemy dalej lecieć w siłę. Tu w ogóle te boki też muszę poulepszać, chociaż nie, niekoniecznie w sumie. Na razie nie ma takiej potrzeby. Okej, to mamy ulepszone. Oj, to niepotrzebnie pokazywałem, ale to najwyżej tam zamarzę podczas montażu. Jesteśmy na razie top 10, więc pod względem rankingu nie jest źle. Pod względem levela na razie tutaj Ariach, z tego co widziałem, nas dogonił prawie. Poczekajcie, gdzie on tutaj jest? A tutaj. No on ma, on lub ona, nie wiem, w sumie ma 310 poziom już, więc jesteśmy tylko o jeden level wyżej. Demonko cały czas na prowadzeniu, jeżeli chodzi o ten level paladynów. No ale my tutaj myślę, że nieźle przyciśniemy, jak te gemy zmienimy, no bo jednak 5 leveli kopalni to jest dosyć dużo. Dobra, no i co? Myślę, że przechodzimy do tych pupili. Nie ma co się tutaj zastanawiać, tego już nie karmimy. Jak widzicie, tych jedzonek mi się trochę uzbierało przez to, że się wstrzymywałem z tym klikaniem dalszym. No ale niestety tak to jest. Dobra, tutaj tego szlałwęża sobie nakarmimy. I w sumie awki już dzisiaj nie mam, więc ja te pupile będę musiał złapać dopiero jutro. Co prawda to jest niedługo, bo nagrywam późno. Ale co? No chyba już zrobimy ataki, nie będziemy czekać, bo i tak już tutaj nic nie ulepszymy. Spróbujemy tą ziemią, no wygraliśmy, ledwo. Poczekajcie, dobra, tutaj tym światłem spróbujemy, padło. O, Alvaro ma tutaj 2-3-3, no to jego chyba nie damy rady. Spróbujemy ogniem, może pirodliszka, no i udało się, okej. Ta pirodliszka jest strasznie mocna, to przejście nam tyle razy w walkach ratuje dupę, że ciężko to zliczyć. Dobra, tutaj sobie wygraliśmy i tutaj powinniśmy też wygrać i okej, jest wszystko spoko. No i dobra, lecimy tutaj Lilarysiem, myślę, że pierwsze zamknięcie środowiska. Mamy Lilarysia i tutaj sobie tego jadunka spróbujemy przeklikać, to raczej nie powinno być zbyt drogie. No wiadomo, tu zależy od szczęścia, bo to jest dwójka zwiadowców, ale raczej szybko to powinno paść. Mamy 12 trenera, więc też jest to dosyć wysoki. Mógłby być 13, co prawda, w tym czasie, gdy już zamykamy te pupile, te środowiska. Ale 12 myślę, że też nie będzie zły. No i okej, no klikamy. Raczej tutaj mówię, nie będzie to wymagało zbyt wiele. Przynajmniej mam taką nadzieję. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak to faktycznie wyjdzie. W sumie nie patrzyłem, ile miałem grzybów, zanim zacząłem klikać. Także zobaczę sobie pewnie w montażu, albo ktoś mi może napisać w komentarzu, jak się zrymowało ładnie. No i okej, padł, więc spoko. Także jedno środowisko mamy już zamknięte. Tak jak mówię, ja je sobie złapę tutaj jutro, czyli w kolejny dzień zawki, i sobie je już będę po prostu karmił. Miałem dzisiaj złapać, ale nie wiedziałem, czy w ogóle będę ten odcinek nagrywał, czy dopiero jutro, więc na wszelki wypadek sobie zrobiłem awkę, żeby nie zapomnieć. No a się okazało, że jednak nagrywam, więc trudno, ale grunże są pokonane. Potem łapanie to jest tak jakby... W sumie i tak bym to wycinał, bo szukanie tych misji jest mozolne. Zwłaszcza, że to są legendarne pupile, więc one tak często nie dropią. Także nie ma co, wiecie, nie ma co tutaj sztucznie przedłużać, że tak powiem. No i okej, tym ptasiem Paladona sobie spróbujemy, pokonamy, bo on na pewno padnie. No i padł. I wiecie co, popróbuję sobie ptasiem troszkę Heraldona. Raczej to nie jest możliwe. Poczekajcie, ptaś to jest zwiadowca, no nie, tutaj to raczej nie ma sensu, nie ma najmniejszych szans się udać. Więc okej, olewamy to, nie będziemy tutaj próbować. Chyba nikt nie zrobił tego przejścia. Ja też słyszałem, że raczej jest ono niemożliwe, ale stwierdziłem, że po prostu spróbuję, ale dobra, olewamy to, mamy Paladona, jego musimy złapać dopiero w momencie, w którym to nagrywam. Za tydzień jest weekend epicki, więc wtedy go sobie złapiemy i nakarmimy do około 70 poziomu i wtedy zamkniemy tutaj całe światło. I dobra, no teraz tym wiki jadło tego i tego na pewno pokonamy. Z tym może być różnie, no ale będziemy próbować.
żeby tutaj jakby, wiecie, może się uda, oszczędzimy trochę karmionek. No Szczerbun padł za pierwszym, to raczej nic dziwnego. No i teraz ten Triceracloth, no też szybko padł dosyć. I okej, dobra, no i próbujemy zamykać. To jest, jak widzicie, wojownik, więc tutaj kwestia tylko tego, żeby wykijadło zrobił sporo uników. No oczywiście na setnym poziomie to by było o wiele prostsze, no ale my chcielibyśmy już, wiecie, zrobić te ostateczne przejścia praktycznie wszędzie, gdzie możemy. No do ilu grzybków będziemy próbować? No tak myślę, że z 250, jeżeli w 250 nie padnie, to raczej go sobie dokarmię i po prostu sam przeklikam, już nie będę tego robił na odcinku, no bo nie ma to sensu najmniejszego. No ale myślę, że powinien paść, no to już wiecie, tutaj tak naprawdę nie są czynnikiem takim decydującym statystyki, tylko to, ile zrobi uników nasz wykijadło, więc no jakby powinno paść, no ale zobaczymy. No póki co nie widziałem żadnej bliskiej próby, tam chyba była jedna z 2 milionami, ale tak na razie no to jest lipa. No i tak, o, w ogóle wbiliśmy level, nawet nie zauważyłem, 312, więc fajnie, z samych tutaj pupilków. No i co mogę powiedzieć, no tak jak mówię, teraz jakby mamy taki przestój, robimy sobie awkę, tutaj te pupile nam wyskoczyły, więc sobie po prostu nagrywam z tych pupili. Później mówię, chcę jeszcze troszkę, a w ogóle poczekajcie, po kręceniu kółkiem nie sprawdziłem. No ale nie za wiele mi surowców, z tego co kojarzę, wypadło z tego kółka. Więc no mówię, chcę sobie jeszcze troszkę uzbierać tych surowców. Głównie zbieram z kółka tak naprawdę, to jest moje takie główne źródło. Chcę sobie ich troszeczkę uzbierać i wtedy nagram ten odcinek właśnie z przebierania, ze zmieniania po prostu tych kamieni, dropienia i zmieniania. Mam nadzieję, że mi kilka tam czarnych poleci. Już mamy w ogóle chyba 4 salki albo 5. 5 salek 15, więc już ta szansa na te czarne gemy jest dosyć spora. Tak więc sobie po prostu podropię, będę liczył na jakieś duże kamyki, na siłę i czarne, głównie tak naprawdę. Na HP już raczej nie będę wkładał. Jako HP będą pełnić te na wszystkie cechy, czyli czarne. Taką zasadę zawsze sobie wyznaję. Zresztą jak tutaj widzicie, nie mam już żadnego, a nie, mam jeden na HP. Ale to dlatego, że mi żaden czarny już nie dropnął. Jak mi dropnie jakiś czarny, to po prostu podmienię tego na HP. No dobra, klikamy dalej. No i potem myślę, że w tych lochach tutaj podziałamy nieźle. Nie wiem, jak tam demonko stoi w twierdzach, ale jeżeli on szybko nie zmieni tych gemów, no to tutaj znowu mu odskoczymy, tak jak i to było na 300 levelu. No ale to mówię, wszystko zależy. No u demonko to jest też tyle, że on codziennie klika te lochy. Codziennie tam próbuje. A my tutaj sobie, tak wiecie, epizodycznie to staramy się przeklikać. No nie pada na razie ten tyranożaur. Nawet żadnej takiej bliskiej próby nie widziałem, więc słabo. No ale zobaczymy. No jeszcze mamy tutaj około 100 grzybów. Jeżeli na 100 grzybów nie padnie, to olewamy. I lecimy sobie do... O, padło. Dobra, super. Udało się. Już tak powoli traciłem nadzieję, ale padło. I okej, no jego też sobie złapiemy jutro. Myślę, akurat do ziemi mam tutaj mało jedzonek, więc nie będę tego wykijadło na razie dokarmiał do setki. Ale jeżeli by mi się tam, wiecie, zrobiło tak jak tutaj z mrokiem, ze światłem, to sobie go po prostu dokarmię, żeby jakiś tam ten bonusik z ziemi dostać. Ziemia to jest bodajże do inteligencji. Dobra, no i lecimy dalej. Teraz pirodliszką to raczej nie powinno być problemu. No ten padł za pierwszym. I to jest wojownik rozpir, więc on też raczej powinien paść dosyć szybko. No jak widzicie, tutaj same bliskie próby. No i okej, padło. Ile tam wydaliśmy? 5 grzybów na niego, więc nie za dużo. Jego też sobie złapiemy oczywiście jutro. I dobra, no i teraz tutaj w tej wodzie myślę, że już tego żółwia mogę pokonać. Chociaż nie, no tu są te same levele, więc może być ciężko, ale spróbujmy. O, 10k, no to raczej on jest do pokonania. No już zmarnujmy sobie na niego tam ze 100-150 grzybków. To raczej nie jest ważne, no bo żółw jednak jest... Dobra, padł. Żółw jest dopiero w urodziny Shakesa, więc no jeszcze troszkę czasu.
ale skoro można dostać trochę expa i go pokonać, zawsze to jakieś jedzonko i tak dalej, to czemu nie? Okej, no i w zasadzie to było tyle w tym odcinku. Tak jak mówię, no te przejścia końcowe nie są zbyt trudne do zrobienia, więc wiecie, to nie jest coś jak na przykład Chompi Rodliszka w ogniu, czy tam załóżmy, co jest jeszcze takiego trudnego? No w sumie ten ogień jest najtrudniejszy, ziemia jest dosyć prosta, to pierwsze przejście, mrok jest tak samo, dosyć prosty. Także no mówię, tutaj ten ogień, ale potem jak mamy tutaj wykarmione te drugie pety dobre, czyli Lilaryś, Wykijadło, tutaj Pirodliszka lub Smoki, no to zamknięcie tego środowiska idzie naprawdę bardzo szybko. Więc teraz tak, no tak jak mówię, tutaj sobie tego Paladona złapiemy za tydzień, będę go karmił, no tutaj dużo mam tych cytrynek, no ale trudno. Nakarmimy go do około 70 i sobie z nim zamknę całe środowisko. Następnie w wodzie tutaj tego szlawęża to już nakarmię normalnie do setki, żeby dostać kolejny bonus do statystyk i sobie zamknę po prostu wodę i to już będzie tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o pupile. Potem będę wyłapywał takie pojedyncze i po prostu karmił. Okej, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, komentarz, subskrypcję. Możecie wbijać na Discorda, który jest w opisie dla widzów. I tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.